Dzień dobry Państwu, Jarek Andrzejewski, specjalista laryngologii dziecięcej i audiologii. Dzisiaj powiemy sobie parę słów o zapaleniu zatok u dzieci i u dorosłych. Zapalenie zatok jest to, można powiedzieć, nasza narodowa choroba. Połowa naszej populacji w Polsce ma zapalenie zatok. Wszyscy rano wstają, dmuchają, plują w łazience, odpluwają, kaszlą i jest to norma. Potem sobie idą do pracy, w tej pracy jest normalnie i następnego dnia znowu to samo. Kasłanie, odpluwanie i tak dalej. W nocy co? W nocy chrapanie. Chrapanie. To oczywiście są różne przyczyny, ale mówimy teraz o zapaleniach zatok. Są zapalenia i ostre, które występują gwałtownie, i przewlekle, które się ciągną miesiącami, a tak naprawdę latami. Takie objawy, o których ja przed chwilą powiedziałem. Natomiast musimy chwilę się zastanowić, od kiedy w ogóle są zatoki. Kiedy małe dziecko może mieć już zapalenie zatok? Kiedy w ogóle ma zatoki? Bo żeby nie mylić kataru, który dziecko ma, i dziecko ma rok czy dwa i ma przewlekły katar, dostaje coś do nosa, ma odsysane i wszyscy mówią, o, na pewno to jest katar zatokowy. Zatoki szczękowe, czyli te główne zatoki, mamy również zatoki czołowe, zatoki sitowe, które są przy nasadzie nosa i z tyłu zatoki klinowe. Główne, o których najczęściej się mówi, to są zatoki czołowe, a tak naprawdę szczękowe. One się rozwijają tak naprawdę dopiero powyżej 3-4 roku życia. Wcześniej można zobaczyć coś w tomografii czy w radiologii, ale to są mikroprzestrzenie. Tam, żeby się wydobywał duża wydzielina, która potem spływa jako katar, to jest przesada. Dlatego dziecko, które ma rok, czy dwa, czy trzy nawet, przede wszystkim wydzielinę z nosa, katar ma samej małej jamy nosowej i czasami rzeczywiście się odsysa olbrzymią ilość. Zapalenie komórek sitowych, czyli tych tutaj, może być u małych dzieci. To jest rzeczywiście domena małych dzieci, ale obraz zapalenia jest tak charakterystyczny, na szczęście, że wszyscy wiedzą, że mamy to zapalenie. Po prostu chory ma takie oko. Obrzęk powieki dolnej, obrzęk powieki górnej, czasami trochę wytrzeszcz, taki, że powinien pójść do okulisty. Okulista oczywiście ogląda, ale potem to i tak leczenie jest laryngologiczne. Co sprzyja zapaleniu zatok? No, na pewno gorsza drożność nosa, czyli może być skrzywiona przegroda nosa. I tutaj no, domeną to są osoby dorosłe, ale również dzieci mają często skrzywioną przegrodę. Kiedy oglądamy dziecko 7-8-letnie, nagle się okazuje, że ma skrzywioną przegrodę. A skąd? Bywa tak, że dziecko, które ma rok, dwa czy trzy i ledwo chodzi, przewróci się po prostu na dywan nosem, nie ma krwawienia, postawimy go na nogi. I tyle, nic się nie dzieje, ale tam już nastąpiła pęknięcie chrząstki i ona potem już rośnie krzywo. Ta przegroda już rośnie krzywo i po pewnym czasie się okazuje, że jest skrzywiona przegroda. Może być przerost trzeciego migdała, który jest za nosem. Może być alergia. Teraz mamy bardzo dużo alergików i prawdziwych, i takich domniemanych, gdzie mamy obrzęki w nosie duże i wtedy również nie ma tam przepływu powietrza, mamy częstsze zapalenia zatok. Mogą być również przerosty małżowin nosowych. I to wszystko sprzyja temu zapaleniu. Bywa tak, że jedynym objawem takim w ciągu dnia jest wydzielina z tego nosa. Wydmuchujemy do przodu, wciągamy do tyłu. Są również bóle głowy, chciałem o tym powiedzieć. Bóle głowy nie są bardzo ostre, tak jak się pacjenci często zgłaszają, że mają bardzo duży ból głowy i na pewno jest to zapalenie zatok, gdzie nie mamy żadnych innych objawów. Zwykle są lekkie, ćmiące i niecodzienne. U dzieci bóle
głowy, gdzie również skierowania są w temacie, czy to przypadkiem nie z powodu zapalenia zatok, najczęściej są to jednak bóle napięciowe, szkolne, nerwowe, niezatokowe. Tu wiek ma duże znaczenie i musimy o tym wiedzieć. Dlaczego te zapalenia zatok, szczególnie przewlekłe, się źle leczy? Po pierwsze dlatego, że pacjenci boją się punkcji, które kiedyś były robione nagminnie. No, niestety ostre dość zabiegi, które też były trochę bolesne. Trzeba było wykonać zwykle serię takich zabiegów. Po pierwszym często już pacjenci nie wracali, bo się bali, bo ich bolało. W związku z tym nie było przepłukane, nie były zatoki szczękowe. Po drugie, leki, które są podawane do nosa, one obkurczają, doraźnie działają, też nie za bardzo nam pomagają. Jeżeli jest alergia i likwidujemy alergię, to tutaj jakaś pomoc jest. Antybiotyki, które niektórzy próbują brać nawet dłużej, niestety nie bardzo wchodzą w kości zatok szczękowych. Nie bardzo. W związku z tym trzeba by było czasami długotrwale podawać antybiotyk, a i tak efekt będzie nieduży. Pacjenci sobie często płuczą jamę nosową. U małych dzieci się odsysa też często różnymi akatarkami i innymi przyrządami, żeby tą wydzielinę zdjąć. Płuczą sobie pacjenci często jamę nosową różnymi irygatorami, ale powiedzmy sobie szczerze, że to wtedy raczej płucze się samą jamę nosową, sam nos. Ujścia również trochę zatok, gdzie to powietrze tam trochę dochodzi, ale jest to niewielkie wypłukanie. Musi być dojście powietrza, tlenu do zatok szczękowych, skąd 95% jest dolegliwości. Bardzo pomocny jest zabieg Preca, czyli to jest taki niemiecki zabieg, płukanie ciśnieniowe zatok, gdzie płuczemy odpowiednimi lekami pod ciśnieniem. Jest to niebolesne, trwa kilka minut, zwykle są to 3 zabiegi, jest jeszcze taka praca domowa do domu, gdzie pacjent musi sobie udrażniać te zatoki, brać niewielkie leki, nie są to sterydy, nie są to antybiotyki i efekty są bardzo, bardzo dobre. Pamiętajmy o tym, że trzeba leczyć przewlekłe zapalenie zatok, już nie mówiąc o ostrym zapaleniu, ponieważ dolegliwości mamy codzienne, do których się pacjenci niestety przyzwyczajają, ale również trzeba liczyć się z tym, że czasami później są zmiany w zatokach rozrostowe, zmiany polipowate i jeszcze innego typu i później już zostaje nam tylko zabieg operacyjny często, gdzie musimy otworzyć zatoki szczękowe, rzadziej czołowe. Także nie bójmy się, leczmy odpowiednio zapalenie zatok szczękowych głównie, bo ta dolegliwość nam sama nie przejdzie. Dawniej, jeszcze powiem tylko na koniec, były stosowane nagrzewania, soluksy, diatermia, DKF-y tak zwane. Po latach okazało się, że nie miały one szans wyleczenia, ponieważ nie dochodzą te nagrzewania do zatok szczękowych przez kości, a diatermie krótkofalowe powodowały również ujemny, miały wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, więc to zostało zlikwidowane i zostaliśmy właściwie bez tych tematów takich, że tak powiem, sanatoryjnych. Dzięki serdeczne.